Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale i dzisiaj będzie kolejny odcinek z ważnych meczów. Niestety paczki są takie średnie, są dwie paczki srebrne i dwie paczki chyba takie jest naprawdę bardzo, bardzo średnie złote. Więc do tego dorobiłem jeszcze trzy chyba paczki za złotą wymianę, tak, z dwoma zawodnikami, żeby nie robić tego odcinka po prostu z tak beznadziejnymi paczkami. Mam nadzieję, że cokolwiek w nich trafimy. I oprócz ważnych meczów, jak widzicie, wyszło SBC Juanfran z przeszłości i ta karta wygląda naprawdę bardzo, bardzo dobrze, ale też są bardzo, bardzo duże wymagania na tą kartę, 85 ocena. Dwóch zawodników z Atletico Madryt, 84, znaczy no bardzo duże, około myślę, że 100 tysięcy gdzieś w tym momencie kosztuje to SBC, może 80 tysięcy, coś w tym stylu. I myślę, że i tak ja nie używam Ligi Hiszpańskiej i nie sądzę, żebym używał tej karty, więc nie będę robił tego SBC, bo po prostu nie ma sensu, żeby leżała ta karta, jak większość kart FIFA 18 u mnie robiłem SBC bez sensu i te karty wyrzucałem po prostu końcy. I tak samo było w przypadku tej karty. I oprócz tego mam jeszcze Edena Hazarda, który jest, wymagania są kosmiczne naprawdę. Koszt tego SBC jest około chyba 700-800 tysięcy, więc też na pewno tego nie będę robił, nawet jakbym chciał zrobić, to tego nie zrobił, bo nie mam tyle końców. I nie wiem, kto ma tyle końców, powiem szczerze, kto gra bez kupowania FIFA pointsów, bez kupowania końców i tak dalej. Nie sądzę, że ktoś w tym po 3 tygodniach naprawdę gry ma 800 tysięcy, naprawdę musiałbym mieć niesamowite szczęście w paczkach, żeby mieć tyle końców, także co, przechodzimy do ważnych meczy. W przewidywaniach były chyba dwa mecze, te co Holandia, Niemcy, Brazylia, Argentyna i oprócz tego dawałem chyba Portugalię z Polską, także też mogło być. Szybko będę wam pokazywał, bo to nie są jakieś skomplikowane zespoły, tak, każdy może sobie zrobić z brązowych kart te zespoły, bardzo tanie, ale paczki są no, beznadziejne po prostu. Holandia, Niemcy, następny mecz i to już wiem, ligę po prostu holenderską i po lewej stronie ligę francuską. Koszt z tego SBC, no wiadomo, to jest akurat tego jest jakieś 4-5 tysięcy, a paczka jest chyba za 12,5 tysiąca, tak mi się wydaje, ale i tak ta paczka, czemu teraz tak zmienili, że się wychodzi od razu do sklepu, nie wiem. Szkocja, Portugalia, następny mecz i tutaj już wiem też brązowych samych zawodników, mamy srebrną paczkę zawodników. Ja nie mówię, że te paczki są jakieś nieopłacalne, bo są opłacalne, na pewno się tym zarobi, ale wiadomo, że każdy by wolał jakąś złotą paczkę i mieć szansę jakąś kartę dobrą trafić, a nie srebrne karty, chociaż i tak większość z nich chodzi po więcej niż te złote karty. I ostatnie SBC Brazylia z Argentyną i za to jest najlepsza paczka, paczka za 15 tysięcy, także no mówię, naprawdę te paczki są bardzo, bardzo średnie. Ale i tak pewnie się na tym zarobi, bo jak się użyje zespołów po wartości quickset, tak naprawdę to nie da się na tym nie zarobić tak naprawdę. I na koniec jeszcze paczka oczywiście za 25 tysięcy. I otwieramy te pierwsze, te srebrne paczki, nie będę pokazał tej drugiej, chyba że będzie 10 tysięcy warte i radzę wam zostawić sobie tych zawodników srebrnych, którzy nie są warci więcej jak, nie wiem, 1000, bo na pewno kiedyś będą tak przydatni do jakiegoś SBC. Dobra, złota paczka zawodników premium, czyli paczka za 25 tysięcy na sam początek, zobaczymy czy uda się coś trafić. Nie ma walkoutu. Czy będą ekrany? Również nie ma ekranów nawet. Ale jest Gnabry, który kosztuje chyba 7-8 tysięcy, tak mam nadzieję. No już niestety trochę mniej, około chyba 4, ale to i tak, nie, no nawet jeszcze mniej, 3 tysiące około. Także jest jeszcze Gabriel Paulista, tak, który też może coś chodzi, jakieś, nie, też już nic nie chodzi. Już w ogóle ceny poszły tak w dół tych kart, takich średnich, że już praktycznie nie chodzą po nic. Dobra, otworzymy sobie teraz te paczki z dwoma zawodnikami. Zobaczymy, czy w tych paczkach uda się coś trafić. Ostatnio obniżyli trochę drop w tych paczkach, tak mi się wydaje. Na początku FIFA, jak ktoś robił te paczki, to naprawdę były ekrany za ekranami, a teraz mamy ekrany. Lewa obrońca z Brazylii, Filipe Luis, 85, wow, bardzo dobry traf, naprawdę bardzo dobry traf. Dobra, otworzymy teraz dużą złotą paczkę, 3 rzadkie, 24 złote, oczywiście nie ma walkoutu i nie ma nawet złotej karty świecącej. Dobra, następna paczka z dwoma zawodnikami rzadkimi, nie będzie walkoutu. Czy będą ekrany? Niestety również nie ma ekranów. Tadić? Nie, to jest Lialić. Dobra, ostatnia, trzecia paczka z dwoma zawodnikami i na koniec zostawimy sobie paczkę za 15 tysięcy, niestety walkoutu nie będzie również w tej paczce, ale może ekrany? Niestety nie, środkowy obrońca z Anglii, Flint z Middlesbrough. I dobra, ostatnia paczka w dzisiejszym odcinku, zobaczymy czy zakończymy ekranami, fajnie by było. Walkoutu nie ma i niestety ekranów też nie ma. Altidor. Ale chociaż mamy tego Filipe Luisa trafionego w paczce z dwoma rzadkimi zawodnikami ze złotej wymiany. Także co, to by było na tyle, napiszcie czy robiliście ważne mecze, co trafiliście, jeżeli robiliście i czy będziecie robić SBC o Juanfrana czy Hazarda. Jak możecie zostawcie lajka, jak nie subskrybujecie kanału to zasubskrybujcie i widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Na razie.